Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie pokażę, jak odinstalować aktualizację systemu Windows. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Powodów, z jakich będziemy chcieli odinstalować aktualizację systemu Windows, może być kilka. Najczęściej powodem jest to, że właśnie po aktualizacji jakaś funkcja systemu Windows nam nie działa. W systemie nie otwiera się jakaś aplikacja, jakieś ustawienia, menu, opcje. Po prostu coś przestało działać po aktualizacjach. Właśnie wtedy ratunkiem może być odinstalowanie ostatnich aktualizacji systemowych. I właśnie w dzisiejszym poradniku pokażę, jak to zrobić. Także przechodzimy sobie już do działania. Aby odinstalować aktualizację systemu Windows, tutaj jesteśmy akurat na systemie Windows 11. Możemy to zrobić na kilka sposobów, aby dostać się właśnie do tego okna z ustawieniami, z których będziemy mogli odinstalować. Możemy w pasek wyszukiwania wpisać odinstaluj aktualizację i właśnie wybrać kompozycję z menu właśnie wpisania i dostaniemy się tutaj, gdzie chcemy. Innym sposobem, aby się właśnie dostać do tego okna, z poziomu którego będziemy mogli odinstalować, jest tutaj właśnie sobie wejść w ustawienia, paska w zadań, w ogólne ustawienia. Tu po lewej stronie wybrać Windows Update, następnie właśnie do okna Windows Update, tutaj gdzie właśnie aktualizujemy system, wybieramy historię aktualizacji, właśnie są aktualizacje, jakie były zainstalowane z datami ich instalacji, a na samym dole mamy powiązane ustawienia i przycisk do kliknięcia odinstaluj aktualizację, który właśnie klikamy i właśnie tym sposobem również znajdujemy się w oknie umożliwiającym nam odinstalowanie aktualizacji systemowych. Także ja tu mam znaleziono trzy aktualizacje, właśnie trzy aktualizacje ja mogę sobie usunąć, a usunę sobie tą aktualizację właśnie taką większą dotyczącą właśnie Windows 11 23A2. Także wybieram sobie tutaj przycisk, klikamy odinstaluj i potwierdzamy kolejnym przyciskiem odinstaluj z okienka małego, jakie nam się pojawiło. I właśnie trwa odinstalowanie aktualizacji. Już się skończył ten etap i mamy odinstalowano wymagane ponowne uruchomienie. Odinstaluję sobie jeszcze te dwie, które mam możliwość odinstalować, bo niestety Windows nie daje nam możliwości odinstalowania wszystkich aktualizacji, jakie były przeprowadzone. Tą właśnie trzecią, którą kliknąłem, również odinstalowano i została jeszcze ta z pierwszej pozycji. Tu również klikam odinstaluj i odinstaluj. I tu też jest napisane odinstalowano, wymagane ponowne uruchomienie. Także w tym momencie robimy właśnie dokładnie to, co nam tutaj system sugeruje. Mamy właśnie dokończyć odinstalowywanie. Musimy uruchomić komputer ponownie. Także wybieramy menu start, tutaj przycisk zasilania i wybieramy uruchom ponownie. Widzimy na ekranie aktualizacje są w drodze, nie wyłączaj komputera. Podobnie jakbyśmy właśnie aktualizowali system, to tak w przypadku odinstalowania aktualizacji również taki proces zachodzi. Wygląda to właśnie identycznie, jakbyśmy chcieli zainstalować aktualizację, a one się właśnie w tym momencie odinstalowywują. Czekamy sobie na ponowne uruchomienie naszego komputera. I jak widzimy, komputer już nam uruchomił się ponownie i właśnie na tym etapie zakończa się proces odinstalowywania aktualizacji systemowych. I teraz sobie właśnie jeszcze sprawdzimy na koniec wersję, czy tak jak Windows nas informował, naprawdę ta aktualizacja została odinstalowana. Pasek wyszukaj, wpisuję polecenie WinWare, OK. I jak możemy zauważyć, wersja Windows, z jakiej teraz korzystam, to wersja 22H2. Także wszystko zadziałało. Aktualizacja wersji 23H2 została prawidłowo odinstalowana i właśnie wróciliśmy do wersji Windows 11 22H2. Także to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy Ty kiedyś odinstalowywałeś aktualizacje systemowe, czy właśnie zaszła taka potrzeba i jeśli tak, to z jakiego powodu, podziel się z tym w komentarzu. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.